Dobry wieczór, jak zawsze widzimy się w czwartek. Dzisiaj, jak widzicie, mamy dużo gadżetów. Odcinek wspominkowy. Porozmawiamy o tym, jak tworzyć wspomnienia, albumy, czyli wszystko to, co tworzone jest z pamiątkami dla naszych najmłodszych, no i dla nas. Zaczynamy! Jak widzicie, mamy dużo rzeczy i jak już powiedziałam, rozmawiamy o tym, jak stworzyć pamiątki. No Moniu, co ci się podoba? Co mi się podoba? Od czego ci zacząć? Podobają mi się albumy. Album to jest coś, co już dawno wkradło się do życia matek kobiet w ciąży. Dobrze go kupić już na etapie ciąży. Czyli już bardzo proszę taki się album zaopatrzyć. I tutaj wspominamy naszą ciążę oraz te pierwsze dni, kiedy rodzi się dziecko. I to jest taki powiedziałabym, standard. To tak, też nie ma tych standardów. Popularny chyba. Tak. I tutaj mamy taki album drugi, w którym ja mojej Ricie, może dobrze nie widać, ale odbiłam stópki. I w środku są zdjęcia. I standardem są te, także odbijanie. Stópki. Rączki i nóżki no w takim pudełku. Pudełeczku. Bardzo prosty patent, słuchajcie, pewnie też wszyscy wiedzą, gips się rozrabia z wodą, wlewa się tutaj, odciska rączkę dziecka i nóżkę i mamy taką pamiątkę. Dobrze też sobie napisać datę, kiedy to zostało zrobione, bo później przyjdzie dziecko i powie: o mamo, ładno miałam nóżkę, kiedy to było zrobione? Po 20 latach może być ciężko z przypomnieniem sobie, kiedy to zostało zrobione. To mi się podoba. To ci się podoba? Tak, to jest coś, co ja dostałam, co dostała Rika. Zapytam się znajomej, karuzela, która się kręci, słuchajcie, i tutaj są życzenia. Żebyśmy pamiętali, od kogo to jest. I to jest o tyle fajne, że to jest taka niezniszczalna pamiątka. Słuchajcie, ona jeszcze grała, a obecnie nie gra. No ale ważne, że jest... Ale wygląda pięknie. Tak, są tutaj zdjęcia, życzenia i to jest coś, co na pewno zostaje na stałe. Podobnym patentem jest taka ramka z imieniem wytłoczonym. To, co wam chciałam powiedzieć a propos albumu. Dobrze jest się zaopatrzyć, Moniu, na przykład w tak zwany Polaroid. To jest akurat Fujifilm, tam Instax większy. Ja mam tych Polaroidów dużo. To jest większy, to jest mniejszy. Dlatego, że jak cykniesz zdjęcie telefonem, czy nawet cyfrówką, ciężko ci będzie się zebrać, żeby pójść i je wywołać. Czasami się wywołuje po kilku latach. A jak chcemy robić taki album na bieżąco, ja tak robiłam na przykład przy Ricie, warto taki aparat mieć. One nie są drogie, chyba droższe jest później użytkowanie ich, bo te tak zwane cartridge i wkłady są dosyć drogie, jak jeszcze tych zdjęć robi się dużo. I na bieżąco je wklejać do albumów. A jeszcze w Empiku czy gdziekolwiek indziej tak sobie zamówisz jakieś ładne naklejeczki, jakieś takie, ja też lubię czasami takie bawić. Ja też tak. No widzisz, są takie gotowe, już wycięte różnego rodzaju, na przykład figury związane z dziećmi, jak balony, nie wiem, właśnie łóżeczka, w bardzo ładnych stylizacjach zrobione. I możemy takie zdjęcia przykleić od razu z datą, z tym na przykład, co się tego dnia wydarzyło. I nie musimy się w coś takiego gotowca, który dużo osób ma zaopatrywać, tylko na przykład w taki album książkę. Tak, i sobie na bieżąco to wyklejać. To, co ja jeszcze też zachęcam was, bo jak się jest w ciąży, to ma się więcej czasu, a jak się... Jest się kreatywnym. I to, co ja pokochałam będąc w ciąży, co jest moją wielką właśnie miłością, jak wiecie, jest fotografia. I oprócz Instaxa mamy też coś, co zmusza nas do wywołania zdjęć, czyli tak zwane analogowe aparaty. Ja kocham analogowe aparaty, mam już ich 10. Mój mąż za każdym razem, kiedy ja coś robię w telefonie, to przychodzi do mnie i mówi: szukasz aparatu, żeby kupić. Nowego aparatu. Tak. No, ja mówię: nie. A później przychodzi paczka. A za 3 dni jest paczka z aparatem. Mam ich naprawdę bardzo dużo. Warto się nimi pobawić z tego względu, że musisz wywołać, żeby zobaczyć, co wyszło. Jeszcze a propos fotografowania, są różne takie mini
drukarki. Mhm. To są takie mini drukareczki, a propos tworzenia albumów, które się łączą z telefonem. Mhm. Tutaj się wkłada gdzieś, o ile pamiętam, dobrze pamiętam, poczekaj, nie mam tego nie wiem. Jest. Tutaj się wkłada takie specjalne właśnie wkłady, kartridże, jak zwał, tak zwał. Łączy się z telefonem i się od razu drukuje zdjęcie. A, i one są przylepne. A, super. Czyli od razu już odrywamy i wklejamy. I wklejamy do albumu. Są większe, mniejsze. Jest całe mnóstwo. Instax też właśnie ma swoją taką drukarkę i ona jest o tyle lepsza, że jest większa. Mhm. Bo to są faktycznie malutkie. Małe. Czasami tak trzeba mieć trochę dobry wzrok, żeby tam gdzieś się tak tego dziecka dopatrzeć. To jest trochę mała, ale jest też mnóstwo i też czasami warto się w to zaopatrzyć, jeżeli mamy takie możliwości. Te pudła. Też są fajnym patentem, dlatego że jak masz, no jak masz jedno, no to jest trochę może inaczej, ale jak masz trójkę, masz trzy pudełeczka, każde ma swoje, co jest super, tak, i możesz sobie wszystkie pamiątki tutaj schować dla każdego dziecka i masz poukładane, posortowane. Więc to jest też. Ja jestem taka porządna. Super, ja, tak. Ja. Co to jest? No otwieraj. No jak myślisz? Jakieś ciuszki. A, to kocyk. Tak, to też jest super. Każde dziecko, no. Każde dziecko ma swoją pamiątkę, tak zwaną tekstylną. Czyli zostawiam to, co. Odczuł się. Tak. Co wykrzybałam? Są mi śpioszki. To są śpioszki, w które była Amelka ubrana. Amelka, która ma dzisiaj już 11 lat, od razu po porodzie. Niestety już nie pachną dzieckiem. Zaczynają pachnieć starością. Trochę wyglądają jak już takie. No wiecie, one już tam w tym pudełku trochę są, ale faktycznie ona w tym była po porodzie i coś takiego warto zostawić i kocyk, którym była przykryta, którym była owinięta i ja mam, uwaga, każdemu dziecku trzymam takie właśnie ciuszki, trzymaj, wam pokażę. Tutaj jest Antka, jak Antek się urodził, a tutaj jest Rit. Każde dziecko ma i to, co można z tym zrobić, oprócz tego, że można to zamknąć w pudełku, to ja proponuję to, co czeka teraz. Obiecałam sobie to już dawno temu zrobić. Oprawić to. A, i powieszyć. Można to wrzucić, słuchajcie, w ramkę z datą narodzin i macie świetną pamiątkę. To jest, że wiecie, jakiego dziecko było rozmiaru, mniej więcej, nie zginie. Także warto to sobie na przykład wrzucić w antyramę, czy oprawić i powiesić dziecku w pokoju. Na pewno to nie zginie. Jak dziecko nie będzie chciało, to wrzucicie gdzieś do piwnicy i później dacie na 18, na pewno to doceni. Co to jest? Odcisk. Amelki. Tak. Łapka. Łapka. To jest pamiątka chrztu, czyli ta tak zwana, żeby teraz nie spalić, chustka? Szatka. Szatka, którą się kładzie podczas jest chrztu. Karta ciąży. Nawet mam kartę ciąży. No. Czekajcie, dziennik coś tu muszę zakleić, ale to chcę, żebyście zobaczyli. Zając skreślone na pazura. A dlaczego? Dlatego, że ja brałam ślub w 8 miesiącu ciąży. A, no tak. I w trakcie zostało mi to zmienione. Tutaj jest, pokaż to. Dziennik ciąży. Tutaj jest dziennik ciąży w ogóle, który jest zapisany chyba, co? Zapisany jest? Zapisany jest. Proszę, grupa krwi, szkoła rodzenia, no, telefony do lekarzy, przygotowania, badania USG. Ciekawa jestem, czy one w ogóle ich nie widać. Czy znikają? Nie, coś tam widać, słuchajcie. 11 grudnia 2008. Ale miło do tych. Wiecie co, nawet dzisiaj miło do tych pamiątek tak wraca. On tak patrzy. Tutaj kolejne badanie USG. Także wiecie, co czuję? Strach! Martwię się o wszystko! Przyszły ojciec czuje, nie mam bladego pojęcia. Nie byłam jakaś bardzo twórcza, chyba faktycznie się bałam. Dbajcie o ten czas właśnie bycia w ciąży i kiedy dziecko jest małe, bo to jest czas, który się nie wróci. Zbierajcie pamiątki. I zbierajcie pamiątki. Co tam jeszcze mamy? Kartki. Kartki, tak. I to już chyba wszystko, jeśli chodzi o Amelkę. A, smoczek. Jeżeli chodzi o Amelkę, smoczek Amelki. Bob tak zwany. Moje dziecko nazywało to Bobem. Pamiętasz bajki Ramy? Czyta i opowiada Cezary Pazura. Tak, tutaj są, też warto te wszystkie
kartki urodzinowe, o, na roczek zbierać, bo też się miło później do nich wraca. No dobra, to spakujemy. I a propos ubrań dziecięcych, też warto zatrzymać takie ubranko, którym dziecko na przykład ma sesję. Mhm. I tutaj jest takie zdjęcie, a na siebie pokażę Wam później z bliska, bo tego nie widać. Rita jest dokładnie w tym ubranku na tej sesji i też warto je trzymać. To jeszcze tak. Jeszcze tak. Tutaj, to jeszcze i tak. Pielęgnować. Więc też można na przykład sobie zrobić sesję, tak? Gdzieś postawić albo powiesić i to też czeka na ramkę. I później obok na przykład w ramce to umieścić. Oczywiście, jeżeli ma się możliwości, bo ja wiem, że to różnie bywa, warto jest zainwestować w taką pamiątkę na lata, na przyszłość, która też będzie pewnego rodzaju inwestycją. Czasami tak jest i u mnie to był, to jest obraz od Rafała Olbińskiego, naszego wybitnego ilustratora, rysownika, artysty po prostu. My go dostaliśmy, Rita go dostała, ale myślę, że to jest wspaniała pamiątka w ogóle na lata. I są tacy artyści, u których na przykład można takie wyjątkowe rzeczy zamówić. Wiesz, co to jest? Pocztówki. Pocztówki. Tak. To są drewniane pocztówki. Czekaj, szczerze mówiąc, wcześniej się nie spotkałam z tym. Ale też są bardzo fajne, bo zobacz, one zostają na stałe. Tak. I tutaj na tej pocztówce, Monia Wam pokaże z przodu, a ja Wam pokazuję z tyłu, są życzenia na zawsze. Jest, tak, super. I to też jest fajne i warto je, one ładnie wyglądają, można gdzieś je postawić. No i są pamiątką na lata. Otwórzmy pudło Antka. Może coś tam trafimy. Na jakąś niezłą pamiątkę. Aha, jest test. Jest i nawet test ciążowy. I na szczęście ma dwie kreski. Także wszystko się zgadza. Co tam masz? Pokaż. Busiki. A, widzicie? My first... A, wiesz na co to jest? No. Test. Na zęby. Co? Nie. A, tutaj się trzyma mleczaki. A, tak, różnego rodzaju faktycznie pudełeczka. A czemu tam nie ma mleczaków? Nie ma. No tutaj są właśnie jakieś takie pamiąteczki. O! Ha! To był test numer 1, a to jest test numer 2. Czy podpisałaś? Nie ma z nim. Tak, oczywiście. Ja jestem porządną matką. Nie wiem, czy mój syn z tego skorzysta i sobie kiedyś na biurku postawi. Ja już widzę Antka w tej sytuacji. Jest dowód na to, że jestem jej synem. Na to, że są moje, bo pamiętam, jak byłam mała, to zastanawiałam się, czy moi rodzice, to ja na pewno jestem moich rodziców, czy moi rodzice przypadkiem mnie nie adoptowali. Sporo osób tak ma, sporo dzieci. Także mamy ramkę z testem. Mamy śliniaczki. Mamy śliniaczki, mamy też pamiątkę chrztu. To też jest super, bo przynajmniej wiem, kiedy był chrzczony. Jakby ktoś się kiedyś mnie zapytał i to potrzebował. Mamy nawet pierwszego pampersa. Super są te pamiątki. Tak. A to jest coś, co kupiłam w Mothercare, którego już niestety w Polsce nie ma, bo bardzo lubiłam ten sklep. I to jest taka tuba do przechowywania listów. Jak moje dzieci się rodziły, to zawsze pisałam do nich list. I je chowam. Dostaną mnie na osiemnastkę ode mnie, o tym jak się czuję, jakie uczucia mi towarzyszą, co myślę, kiedy na nich patrzę, jakie mam na przykład plany co do przyszłości, i takie rzeczy, które mega wzruszające. Tak, które są bardzo wzruszające i takie trochę gdybanie, bo wiadomo, że matka przyszłości swoim dzieciom nie pisze, one same sobie to wybierają, ale być może coś się spełni. Coś się z tego spełni. Albo zupełnie odwrotnie i bardzo miło jest taki list przeczytać. To jest taka pamiątka po rodzicach, tak, na całe życie. Super, i później właśnie można sobie taki list od mamy przeczytać. Warto jest to powtarzać za każdym w przypadku Amelii. Pisałam listy, piszę dalej, w każdej jej urodziny. Jak się zmienia, co się dzieje. No, dużo się dzieje. Napisałam, że za dużo pyskuje. No, dużo się dzieje przy dzieciach. Dużo się dzieje, tym bardziej przy tych dorastających. Tak. I są czasami takie właśnie pamiątki, rzeczy, które warto gdzieś poszukać dodatkowo w internecie czy w sklepie. Ta jest świetną pamiątką i ten list tam sobie siedzi i niech sobie siedzi, czeka na 18. Na swój czas. Tymczasem inspirujcie się, bierzcie wszystko od nas, bo robimy to dla Was przecież za każdym razem. Nie siedzimy tutaj za darmo, więc trzymajcie się, miłego wieczoru i do zobaczenia
za tydzień. Pa!